Witam ponownie w codziennym Red Dead Redemption 2. Jeśli chcecie, żeby ta pasta trwała, łapkujcie, subujcie, jeśli czekacie na kolejne odcinki. Dzięki dla wspierających patronów. Lecimy dalej. Tak jak mówiłem, zaczynamy od Strawberry. A tutaj mamy do odebrania jednego questa. I jeszcze taką małą ciekawostkę wam chciałem pokazać. Tutaj już na początku w sumie. Ponieważ, pamiętacie, są takie aktywności poboczne, nie? I tu mamy na przykład włamanie do domu i jest właśnie staruszka mieszkająca samotnie na północ od Strawberry. Posiada podobno jakieś kosztowności. Chciałbym to sprawdzić i podobno to jest na północ. Tutaj mamy dwa domki, ale to nie są te. Podobno gdzieś tutaj. Dopiero gdzieś tutaj, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy to naprawdę są te rejony. Na razie sobie, wiecie co, pójdziemy odebrać questa. No i taką bardziej ciekawostkę na razie wam pokażę, nie? Później oczywiście do Johna zajrzymy. Ja sobie tą skórę tutaj sprzedałem. To nie była jakoś bardzo warta. O, jak zwykle zapis. Zapisy są zawsze. A tu burmistrz, tak? Citizens, enjoy yourselves. Visitors, morning to you. Amuse yourselves. Morning. We are a simple mountain town for people who believe in a better, wiser, kinder America. Pięknie, pięknie, panie. No, my mamy super skojarzenia, nie? Z tym miejscem. No, ale zobaczmy. Może nas nie pozna. I can tell. If so, we got a poster on the wall just there. Alright. Sprawdzimy. Joshua Brown. Look at you. 40 baksów. Żywy. Niesławny strzelec. I on jest na północ. Również na północ. Of an old mine up in the Big Valley. You've got some real sand back here. You might want to leave that one on the wall. I got my eye on you. Be a hard man to kill, let alone capture. And that's what I'm reformed. Got half the bounty hunters in the state out looking for him. I want your advice. I'll ask for it, okay? Okay. Joshua Brown. Give it to me. He's a killer. Got away with it for the most part, too. Legal kills. But if you walk that line, you're gonna step over it at some point, and that what he done. This man's dangerous. Why I gotta bring him in alive? He brought us some bounties in the past, and he's always been decent. If you don't want to bring him in breathing, you leave this alone. Dobra, dobra. Stay safe out there. Damy radę. No i teraz tak, zajmiemy się tą małą sprawą tego opuszczonego domu. Tutaj, tu podobno jakaś staruszka mieszka. No sprawdzimy, nie? Ja też bym chciał właśnie takie mniejsze rzeczy, jakieś tam napady. W naszym obozowisku też jest jeden napad nocą. No, tutaj mógłbym się przygotować na noc, ale nie wiem, czy to będzie konieczne. Najpierw bym chciał sprawdzić okolice, nie? Czy to jest ten domek na pewno. Ale jest na północ, jest na północ. Więc może być spoko. I tam jakiś ziomek, co ty robisz? Yes, I'll tell the sheriff when I get to town. Wiesz ty co? To się nie zabij. Nie zabij się, Artur, okej?
Bo ja chciałem sprawdzić tu kosztowności, czy jakich nie ma. Pierdykam, ciężkie to. No coś tu mamy, nie? List. Akt zawarcia małżeństwa. O kurde. James Payton, Mildred Barr zostali połączeni świętym węzłem małżeńskim. No ja nie widzę ciał. Gdzie są te ciała? Tu. Zdjęcie panny młodej, ale rzeźnia. Kurde. Ej, ale on gdzieś tutaj musiał mieszkać w okolicy, tak? Kurde. Czy mi się tu uda wejść z powrotem? Wątpię. Dobra, nie uda mi się. Ale spróbujemy. Spróbujemy wrócić na szlak. I jeśli on mieszkał do góry, to może być jakaś historia ciekawa z tym. Spokojnie, koniku, ja zaraz wrócę. Kurde, nie jest łatwo. Disco fest, ale dobra. Dobrze jest. Kurde, bo w sumie tutaj... To tutaj jeszcze może być jakiś domek. Ja sobie najpierw ten sprawdzę, ale to nie będzie chyba ta staruszka, nie? Ta staruszka będzie tam. Sprawdzimy, może jakaś w ogóle poboczna historia, nie? To jest mega dopiero. Ja tutaj odkryłem jedną tysięczną tej gry na razie. Oj, sorry. Męczyłem się. Ej, może ta chatka, co? List. Ale jaja. No i co to jest? Od Jima. To był Jim, nie? Wrócę za kilka dni. Pojechałem po Mildred do domu jej matki. Nowa pani Payton. No to jest to. Ale jaja. No to jest to. Tu są kwiaty. Ale beka. Jaka historia, zobaczcie. Ale tu za bardzo nic nie można zrobić. To ten domek na pewno nie jest, nie? Dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj. W tym miejscu. Czyli teoria chyba się sprawdza, bo... Prędzej bym jeszcze ten domek sprawdził po drodze. Chyba trochę musimy się ubrać. Dobra, już jesteśmy. Pewnie tą trasę wam wytnę, bo tam nic za bardzo się nie działo, ale... To jest chyba to. Ojej. What the hell, co ty, Artur, robisz w ogóle? I to jest to chyba. Nawet nie sprawdzam. Nie, zobaczcie. Włamanie do domu. No to jest to, jak byk. Tu jest ten osiołek. Ale rzeźnia. Dobra, sprawdźmy. Ciekawe, czy będzie jakaś pani. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me piwnicy? Hell, and I ain't in a sociable mood. I ain't sure what you want from me, lady. Are you dead in the head, boy? Put the loot down in the cellar with the rest of it. Is that clear enough for you, you dumb yak? Which one of you again? Walker? Wheeler? I don't know.
I tu jest skrzynia z bronią. Mam to wziąć? What the hell? Nowa flinta tu jest? Ale mega. Co my tu mamy? Półautomatyczna. Okej, półautomatyczna. Musimy ją wyczyścić od razu. No super. God damn it. Get the hell out of there. Now. No co się dzieje, pani? That's it. I'm gonna find my sons. They'll skin you alive when I tell them what you done. What? Ej, ona idzie po ekipę. Want to come after me? You wait till my boys get their hands on you. O kurde. To jest jakiś kwestik srogi. Dobra, to wiecie co? Się przygotuję. Tu mamy tego Lancastera mamy. Ale on nie ma naboi? On nie ma naboi. Sobie ewentualnie mogę wytworzyć. To są jakieś lepsze, nie? Nie, no już ma, 200. No, spoko. Ej, to wiecie co? Co teraz robimy? What? Ej, może rozbijemy obóz i poczekamy, może coś tu się stanie. Ale by były dymy. No to tak. Robimy obóz w dziczy. No bo nadal ten napad nie jest skończony, nie? Śpi. No i na przykład, kurczę, poranek, bo ja nie wiem, cały dzień najlepiej przespać. Wiadomo, że wolałbym tu na przykład w nocy przyjść, nie? Ale kurde jaja. Dobra, szczerze, w takich sytuacjach zwiniemy sobie obóz. W takich sytuacjach to ja chyba sobie to zapiszę. Wiecie co? Także pozwólcie na chwilkę. Bo tu nie wiem co się stanie, nie? Totalnie nie wiem. Fabułka to jeszcze spoko. To gdzie to było? Fabułkę to tam można ogarnąć, się wczytuje, ale... To mogą być różne dymy, bo jak mnie zabiją... No, zobaczymy. Chodź, chodź. Ja muszę givery wziąć od ciebie. Albo były jaja. I don't know who's dumber. You, Ethan, Edgar, or Ezra. Keep telling you, Ma. We'll get you a new place. Anything you want. Ain't like you're short on money. I want a Wait. New place. I got everything I need right here. How many times, Elijah? Shut your mouth before I... O kurde, tam się coś dzieje. Lancaster? Półautomatyczna. Ja pierdykam. To co, wchodzimy? Ale dymy są. To mi się wydaje, że jest totalny quest. No. Okej. O nie, jeszcze ta pani.
niestety. Nasz family. Ja pierdykam, jakie jaja. Dobra, zobaczcie co tu, zobaczmy co tu mamy. Zużyty karabinek powtarzalny. Oni mają tutaj powtarzalne. Ale jaja. Dobra. Kurde, szkoda tej pani, no ale... Olej, tonik. I teraz w ogóle możemy to obrabować, nie? Bimber. Ograb skrzynia. A. Teraz dopiero. 73? O kurde. Sporo. Sporo, proszę państwa. No to nie wszystko. Warzywa w puszce. Dobra, to tam spoko. Ale tu jeszcze będą rzeczy, nie? Srebrny naszyjnik. W skrzyni jeszcze. Portfel. Ja pierdykam. Ale łupy. Szafka nocna. Ale łupy. Dobra, nic tu nie ma. Fotografia jeszcze jakaś. A. No tak. Jest cała ekipa. Silny tonik. No powiem wam, że grubo. Powiem wam, że grubo. Ale bardzo fajnie zrobili to. O, eliksir zrzęszenia. Ja sobie to wypiję. No ale ciekawe, czy ten quest mi się zrobił? Sprawdź domostwo, nie? A nie, to już nie ma tego. O, nie ma już. A, widzicie, nie ma. No to zrobione. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No to teraz tak. Mamy eliksir zrzęszenia dwa razy już? O kurde. Zdrówko. Świetnie. Jeszcze raz. Aha, 75% do osiągnięcia kolejnego poziomu. Powiem wam, że kapitalna sprawa, takie rzeczy. Ale to można robić godzinami, nie? Niemniej, no coś przepięknego. Coś przepięknego. Czyli to już mamy zaliczone, tak jest przekreślone. Ja pierdykam. Ale jaja. No dobra, żeby była jakaś misja fabularna, to widzimy się w Valentine, okej? No i jesteśmy w Valentine, zobaczymy co tam jeszcze John od nas chce. To jest tutaj, co? Kurde. It'll take more than that, boy. Ale były dymy, co? W tamtej chacie. Fajne. Naprawdę fajne. Okej. Okay. Jest John. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid.
Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Yeah, how you making out? Co tam? Kurde, ale ten Blackwater. Mega. Mam nadzieję, że tam wrócimy. Po te łupy też, nie? Gun store. Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Hello. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Eh, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Okay. Snajpa? To tak, karabiny, nie? O kurde. Ten jest za zero. Piękny. Piękny. Dobra. Obrzyn. Dubeltówka. Tłokowa. Automatyczna, a widzicie, 200 kosztuje. Super. Coraz więcej tych broni. Time to go, boy. Czyli który to jest? Ten. Z zamkiem obrotowym. Mamy powtarzalny Lancaster, dubeltówka, półautomatyczna. Ale jaja. Oh. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run in. I've had a run in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Okay, na rancho. No, pokrętne tutaj życie mają. I Arthur, i John, i wszyscy przecież. Wszyscy umoczeni w tym. Mówię, tu nie ma łatwego. Dziki zachód. Up there.
proper view. Okay. So I'm thinking John Marston. That the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Dobra, zobaczmy, jak się strzela ze snajpy. Okay. I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. That ought to do it. Okay. All right. Let's go round them up. No, nie będziemy ich załatwiać, nie? Kurde, ale przybliżenie spoko, pewnie jeszcze można przybliżyć, ale nie powiedzieli którym. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things, bring them back to the yards. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Kurde, serio? Musimy owce zagonić? Łowiecko! Do stada! Okej. Dobra, ta już chyba wróci. Laur świniopasa będziemy mieli. Albo owcopasa. Jest git. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Yeah. Go, go! You sure you know what you're doing? You ain't helping. Easy. Czyli teraz mi mówią dopiero o tej opcji, nie? Dobra. Co? Zwierzę się odłączyło od grupy. Dobra. Jest spoko. Chyba wszystkie, nie? Mam nadzieję, że wszystkie, bo jak jedna zostanie, to będzie dramat. Okej, nie staranować. Dawajcie, dawajcie. Co za misja.
co, i sprzedamy te owce? Nielegalne. To jest nielegalne. Okej. Ta jedna na żółto. No, czyli teraz nam przynajmniej powiedzieli, że jest taka opcja. Ja już wcześniej to sprawdzałem, ten ostrzegawczy. No, jest całkiem, całkiem blisko. Nie, nie. Idziemy do przodu. Jestem pasterzem dzisiaj. Ale jaja. Super. Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying, but we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is okay. Waiting for us at the saloon. He is? Trochę się pobrudził konik. Jest okej. No, ciężka sprawa. Te owce. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. Well, we never really was. Serio, Dutch to jest? Oh. Not everything, but in the end, I don't believe in absolute... Come on, sunshine. Strauss. I'll buy you a whiskey. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromising. I fear at my age, I am too old to... Gentlemen. Dutch. Leopo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold. My good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the... Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out what here the now! Hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! I am not a man to be messed with by the likes of you! Get oh, cool. Out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn, and when I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done!
Now get out here now! O kurde, Cornwall, ta? Ja taka misyjka. Gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be? I am Archibald. Jest okej, co? Kurde, przesuń się. Dobra. Niech będzie ten. Ten już padł. Kurde, i lift tu jest. Dobra, ja biorę jakąś flintę mega. Kurde, jak tu wejść? Nie, to nie da się. Niestety. Pierdyka, ile ich tu jest? Nie, tak nie może być. Dobra, biorę coś mocnego. Silny tonik. Dobra, tonik. Ja pierdyka. To są jakieś bitwy totalne. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure, we can't stick around after this. Let's go. Oh no, serio? Ucieknij z Valentine. Oh my god. All right. I better get out of here.
Dobra, nie są tacy mocni. Chociaż... Chociaż... Nie cierpię tych krańców. Ale jest okej. Ale masakra. Ucieknij z Valentine. No to ja bym chciał do naszego obozu. My już nie mamy obozu? O, tu w mordę. Nie jest dobrze. Ej, to kurczę, wiecie co? To może być przełomowy moment. Musimy się stąd zwijać w ogóle. No, coś czuję, inny obóz. Dobra, uciekamy. Ale będzie długi odcinek. No ale cóż, ważny, ważny. Ja pierdykam. No i co tam? Jak sytuacja wygląda? O, jest. Jest obozik. Misja zrobiona. Okej, nadal obozik jest, ale będziemy stąd uciekać chyba, co? Misja wykonana. No i misja z daczem. Ale to już następnym razem, ekipa. To już następnym razem, bo działy się rzeczy, myślę, przełomowe. I raczej zwijamy stąd. Także wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się podobało. Łapkujcie koniecznie, subujcie. I kto dotrwał do końca, niech napisze. Wiejemy. Do następnego.